Siemano, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Jesteśmy u mnie w systemie Linux. Pokażę Wam, jak włączyć zaporę sieciową w Linuxie. Ja mam u siebie włączony. Po prostu bierzemy profil, mamy biuro publiczne i dom. Bierzemy profil dom, ustawiamy stan na włączony. Pakiety przychodzące ustawiamy na odmów, a wychodzące na pozwól. I tu mamy, a może pokażę. O. Tu mamy opisane wszystko, podstawy. Jak powinno być to zrobione poprawnie. I tu macie wszystkie zadawane pytania. Możecie sobie łatwo to sprawdzić wszystko. Reguły. Nic nie ustawiałem, a raport jest włączony. Dziennik. Wszystko działa jak trzeba. Ja powiem tylko tyle, że te ustawienia, jakie ja mam tutaj zrobione, wystarczą w zupełności, żeby chronić Wasz komputer. Ten film jest do użytkowników Linuxa, którzy są początkujący w tym temacie. Wystarczy po prostu włączyć zaporę sieciową i wszystko, co tu macie, ustawić na, tak jak ja pokazałem, na standardowe i to wystarczy. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą wejść w preferencje i tu już można sobie do oporu konfigurować. Ja sobie już zaznaczyłem zapisywanie dziennika pełne. I tu można sobie naprawdę zrobić niesamowite rzeczy. No dobra. Adres IP to jest tam jakiś tam ten, bo ja i tak będę zmieniał zaraz, bo będę wymieniał płytę główną i instalował Manjaro na nową, bo moja płyta jest uszkodzona. Działam na innym komputerze, który jest takim rupieciem, bo on też będzie zaraz robiony, więc ja to tylko pokazuję po to, żebyście zobaczyli, jak to jest ogólnie zrobione, jak ustawić to. Dziękuję, miłego.